Witam wszystkich, a w szczególności uczestników naszego wrześniowego konkursu. Zgodnie z obietnicą ogłaszamy wyniki konkursu, którego motywem przewodnim był pomysł na wyprodukowanie urządzenia, które ułatwiłoby życie instalatorów automatyki bram, rolet oraz zabezpieczenia obiektów. W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, którym w imieniu firmy bardzo dziękuję za zaangażowanie. Pomysły były bardzo ciekawe, precyzyjnie opisane, nawet trafiały się wstępne rysunki techniczne i wizualizacje. Wybór okazał się trudny, jednakże przy wskazaniu wygranych obyło się oczywiście bez rękoczynów. Mimo iż regulamin przewidywał tylko jednego zwycięzcę, postanowiliśmy wyróżnić dodatkowo kilka osób. Wśród wyróżnionych znalazły się trzy osoby, które o dziwo miały taki sam pomysł. Tymi osobami są pan Grzegorz Byśkiniewicz z firmy Bramstal 1 z Warszawy, pan Rafał z firmy Automatyka Rafał Raczyński, również z Warszawy, oraz pan Artur Ert z firmy Bingo z Wrocławia. Każdy z panów otrzyma bon o wartości 300 zł, który będzie mógł wykorzystać na produkty marki Proxima. Na pewno jesteście ciekawi, co to za pomysł. Myślę, że produkt pojawi się w naszej ofercie i wtedy wszystko stanie się jasne. Również pan Wojciech Kamiński z firmy IQ System z Legnicy zainspirował nas ciekawym pomysłem i panu Wojtkowi również przyznaliśmy nagrodę w postaci bonu o wartości 300 zł. Główna nagroda trafia do pana Igora Łyjaka z firmy dealer4u.pl z Bydgoszczy. Mogę zdradzić, że już zapadła decyzja o wdrożeniu do produkcji takiego produktu. Myślę, że kolejną nowością, która pojawi się w naszej ofercie, będzie właśnie produkt inspirowany ideą pana Igora. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym osobom. Na szczęście, moi drodzy, w tym konkursie nie ma osób przegranych. Każdy z uczestników konkursu otrzyma od nas nagrodę w postaci pilota HB do zabudowy w pojeździe. Skontaktujemy się z Wami drogą mailową, by doprecyzować, z jakim systemem ma być kompatybilny omawiany czterokanałowy pilot specjalny, którym będziecie mogli sterować swoimi bramami lub roletami, na przykład poprzez podłączenie go pod zasilanie świateł drogowych w swoim pojeździe. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz obserwatorom całego przedsięwzięcia. Do zobaczenia.